Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już czwarte z zaproszeń, które kieruje do nas Kościół, byśmy w niektórych momentach życia wspólnoty, w niektórych momentach naszego życia powstrzymywali się od pokarmów mięsnych i powstrzymywali się od zabaw hucznych. Słuchajcie, kochani, to przykazanie, gdyby było sformułowane nieco inaczej, to mogłoby się cieszyć ogromnym powodzeniem w tym nowoczesnym świecie. Gdyby było mniej więcej sformułowane tak, że jeśli będziemy się w piątki czy w dniach postnych powstrzymywali od jedzenia mięsa i w dniach pokuty od imprezowania, to sprawi to wszystko, że będziemy chudnąć, że będą niknęły zmarszczki, znikał celulit i jeszcze inne rzeczy, to wtedy to przykazanie byłoby przestrzegane chyba najpilniej przez wszystkich chrześcijan. Bo tak jest człowiek, dzisiaj takich efektów potrzebuje. I niektórzy to odkryli i organizują niezłe kuracje odchudzające, bazując właśnie na tym przykazaniu i czerpiąc z tego niezłe zyski. Ale jeśli usłyszymy o tym w Kościele, jeśli przychodzi piątek i otwieramy lodówkę, a tam paróweczki, jeśli przychodzi Wielki Post, a nam się chce zaimprezować, to wtedy oczywiście frustrujemy się, no i albo żyjemy w poczuciu wyrzutów sumienia, albo w ogóle z nich rezygnujemy. Natomiast musimy zobaczyć zupełnie to przykazanie od innej strony. Zobaczmy troskę Kościoła o człowieka, znowuż o to, by ten człowiek w tym pędzie, w którym żyje, zatroszczył się także o swoje ciało i o swojego ducha. Ale też zobaczmy wielką wartość duchową, bo o to przecież przede wszystkim chodzi. Jezus powiedział, że niektóre duchy można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Tylko modlitwą i postem. I dotyczy to nas wszystkich, którzy na ziemi toczymy walkę duchową. Dlatego co piątek jesteśmy zaproszeni do tego, żeby troszkę popościć. A w okresie pokuty jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się wyciszyć i dać miejsce Panu Bogu. Nie rezygnujmy z tej Bożej równowagi. Nie rezygnujmy z tego zaproszenia. Nie próbujmy widzieć w tym jakieś obciążenia, ale zobaczmy troskę zarówno Pana Boga, jak i Kościoła. Nie rezygnujmy z tego, co jest dla nas wielkim dobrem. Nie bójmy się czasem popościć. Nie bójmy się czasem wyciszyć.